Witajcie, jak wiecie, wszędzie nakręcałem z tymi falami, z powodziami. Idę zobaczyć do pola nawały. Jestem przyznany nam w sklepie, ale idę zobaczyć z czystej ciekawości, czy faktycznie nam coś grozi, jakieś zalanie, czy coś w tym stylu, bo powiem wam, no teraz już jest po 17, miała być fala kulminacyjna o godzinie 15. Tej wody pokażę wam, oczywiście jak uda mi się zobaczyć, dokąd miała być, zobaczymy dokąd jest. No, jestem ciekawa, sama jestem ciekawa, czy faktycznie tej wody bardzo przybyło. Wchodzimy tutaj jakąś, widzę, wydeptaną dróżką na wał. O, jest jak mokro. Mam nadzieję, że się z tym telefonem nie wypierdzielę. I jesteście gotowi na to? Dobra, chwila prawdy. O kurde, blade. Powiem wam, no faktycznie zalało. Zalało. Odra nigdy taka nie była szeroka. Wow. Żeby was nie skłamać, to mniej więcej dotąd jest wał. Gdzie mój palec? Od palca w moim kierunku, czyli tu jest wał. A to wszystko zostało zalane. No, powiem wam, faktycznie tej wody jest naprawdę sporo. Tak wygląda stan Odry po fali kulminacyjnej. No, wydaje mi się, że ten prąd jest dużo mocniejszy niż wcześniej. Widzicie, nawet takie krzaki zaczynają jakieś pływać. Mniej więcej, że tak plus minus do tego momentu, gdzie jest ta trawa, tak to nazwijmy, w stronę mojego palca, czyli w tym kierunku, były wały, a zatem było po prostu koryto. No, jak widzicie, wały tak jakby nie istnieją, znaczy nie istnieją, może nie dosłownie, bo z tamtej strony, widzicie, są te wały, ale mi chodzi ten taki moment trawnika, który był, nie istnieje. Po fali kulminacyjnej po prostu z tej wody jeszcze więcej niż było. Widzieliście sami, jak sytuacja wygląda z naszą, tutaj w sumie z kanał Ulgi. No powiem wam, sytuacja jest dynamiczna. Dynamicznie się rozwija, już widzę, zaraz wam pokażę przede mną czarne chmury. Cały dzień nie padało, ale myślę, że no za chwilkę będzie pompa, bo po prostu są czarne chmury. No tak patrzyłam średnio, tak na około musiałoby chyba spaść 10 metrów deszczu, żeby faktycznie zaczęła woda się wydostawać poza wał, bo tak to mniej więcej no, na oko wygląda. No, powiem wam, jeszcze jutro jakaś fala, z tego co wiem, o 7 rano ma być kulminacyjna, więc zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. No, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z roku 1997. Chociaż powiem wam szczerze, ja mieszkam w takim rejonie Opola, że tam chyba faktycznie musiałoby pół Polski zalać, żeby ta woda doszła do nas. Ale co nie zmienia faktu, że jakieś tam okoliczne wioski już zaczynają ewakuować. Najgorzej jest w Głuchołazach. Tamte rejony, Głuchołazy, Nysa, Skorogosz, to są chyba takie najbardziej rejony, które dostały tej dużej ilości wody. Już wam pokazuję te chmury, jakie się zaczynają kłębić. Oj, będzie lało. Takie mamy chmury. No, powiem wam, prawie idealnie oddaje to aparat. Więc szybko się zbieram, jadę do domu, żeby po prostu mi nie pozamykali mostów i żebym mogła się dostać do domu. Powiem wam, dziwna akcja, jeszcze szybko, oprócz tego. Mamy to, że w takich małych miejscowościach zamykają szkoły, przedszkola, żłobki na jeden dzień, a u nas nie chcą tego zamknąć. No bardzo mnie to dziwi, tym bardziej, że jutro ma być ta fala kulminacyjna o godziny 7 rano i myślę, że od tego będzie wiadomo, czy Opole będzie zalane, czy nie będzie Opole zalane, czy wały wytrzymają, bo ten poziom wody dość się podniesie. Pewnie będzie jeszcze padać, z tego co widać, też tym bardziej przychodzą różnego rodzaju alerty na telefony, więc na pewno będzie padać. Sami widzicie zresztą, jakie chmury, z chwila moment, zaraz po prostu będzie lał. Oprócz tego, że już się też ciemno zaczyna robić, bo jest noc, jest około noc. Wieczór, godzina 18:05 akurat pokazuje mi na zegarku, więc no, będzie, wydaje mi się, że będzie lało. Będzie lało i to tak naprawdę ostro będzie lało. Stwierdziłam, właśnie dzisiaj mam wolne w McDonaldzie, więc stwierdziłam, że troszkę się wypuszczę z domu, pozaglądam, jak tutaj wały wyglądają, jak sytuacja w ogóle. I nie ukrywam, że też chciałam trochę samochód przegonić, bo przez te parę dni co tak lało po prostu stał, bo nie miałam czasu, byłam z pracy do pracy, więc tak to wyglądało. Ale powiem wam, się trochę rozgadałam, ale zaczynam się zbierać, bo faktycznie te chmury takie robią się dość groźne. Chciałabym jeszcze zdążyć przed deszczem dojechać do domu.
piszcie na dole, jak u was sytuacja z tą wodą, czy jesteście bezpieczni, bo ja na dzień dzisiejszy jestem na razie bezpieczna, ale widzę, że już też zaczyna się takie wariactwo w sklepach, ludzie kupują jakieś puszki, makarony, kasze, ryże, że zaczynają szaleć. Podobnie było, jak oczywiście była ta cudowna choroba, wiecie, o jaką chodzi, nie chcę mówić, bo to po prostu YouTube blokuje, więc no... Zaczynają po prostu ludzie szaleć, niepotrzebnie panikować, tak mi się wydaje. Na czekolwiek, no trzeba być ostrożnym. Trzymam za was kciuki, że jesteście bezpieczni i że teraz to nie jest taki właśnie moment, że czy was zaleje, czy was nie zaleje. Wiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Po prostu, że jesteście bezpieczni. Pozdrawiam. Takie właśnie chmury się kłębią nad Opolem. W domu, więc tyle, no. Tyle mogę wam powiedzieć. Na bieżąco będę starała się was informować. Powiem wam, że już dojeżdżając do domu zaczęło po prostu padać. Więc no zobaczymy. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. I rozwija się bardzo dynamicznie. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok.